Witamy w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj kosiarka już, powiedzmy, została złożona, przetestowana, wszystko ładnie pracuje. Jeszcze jest jeden mankament, jeszcze delikatnie jest tutaj krzywo, te paski idą na to mniejsze koło, bo tutaj tam tulejki są takie plastikowe i one są już też jeszcze do wymiany, ale już tego nie będę naprawiał. Może ten sezon będzie chodzić. Założyłem wczoraj dekiel, zalałem jeszcze tam olejem i co zostało? Zostało po prostu teraz zreperować osłonę. No dość tutaj jakieś smarki naspawane, tutaj urwana blacha. I co, i tutaj tak samo pourywane są te blachy. Będzie trzeba to po prostu poodcinać i porobić nowe wzmocnienia, żeby to miało ręce i nogi. No i plandekę będzie trzeba tam gdzieś poprawić, bo są kilka dziur, rozpruła się. Będzie trzeba zacerować. Także co, ja tutaj będę działał. No i oczywiście jeszcze trzeba podmalować tą drugą część korpusu, żeby to jakoś się prezentowało na wsi, no nie tak? Także zaczynam tutaj modzić te blachy i widzimy się za kilka chwil. Rama do osłony już została założona, tutaj porobiłem takie blachy. Tu tak samo, tu trochę taką dłuższą, tu rurkę musiałem wstawić, bo tutaj była popękana, zżarta i założyłem osłonę. No ona troszeczkę tutaj nie pasuje, bo jest duża szczelina, już swoje przeżyła, ale powinna sprawdzać się. Wszystko się fajnie kręci. Zostało tylko tą część troszeczkę pomalować jeszcze pod ten kolor, co mam, i kosiarka będzie gotowa, zrobiona na cacy. A jeszcze muszę ten cycek wymienić. Mam gdzieś kupiony. Gdzie to jest? To jest chyba. Tu są śruby. Tu będzie. Jest. O. Nie koreczek, kurde. Będzie luks. Odpowietrznik, czy co to tam jest? No dobra, to nic. Zakręcam go i maluję. Tak się prezentuje maszynka. E teraz to kurde. Nie chce ktoś kupić kosiareczki? Sprzedam. A kupię sobie 1,65. Odmalowana. No luks. No tutaj ubytki z plandeki, ale to niestety. Tutaj musiałem jeszcze, jak to, na trytytki przyłapać tą plandekę, bo tam sznurek miałem, ale mówię, na trytytki przy czepie będzie luks chodzić. Teraz tylko kosić, że tak powiem. Szyba do Ursusa przyszła. Będziemy zakładać, może już nie wybije. Stoi, leży na paczce. Na pace znaczy się. I co, teraz by trzeba było tutaj trochę pogarniać, bo muszę wyjechać rozrzutnikiem. Zabrać tam jeszcze jakieś tam kostki. I muszę się tutaj trochę na tym podwórku uprzątnąć. Bo sianokosy, jeszcze przy przyczepie muszę przerobić przesuw, naciągnąć łańcuch. W rusku trzeba wyregulować sprzęgło, w 60 trzeba wyregulować sprzęgło. Ostatnio był pan mechanik, pozdrawiamy, wyregulował mi zawory w jednym, jak i w drugim. I co? Tak to się tutaj prezentuje. Trzeba się wyjechać tym rozrzutnikiem, bo tam za rozrzutnikiem jest pająk. Jakoś go trzeba wstawić tutaj za siewnik. Za siewnik pająka się wyciągnie, wstawi się agregat, wstawi się jeszcze pług. I co tu jeszcze? Trajzega to się weźmie na bok. I działamy, działamy. Nie ma co czekać, bo czasu jest mało, a może by w sobotę coś przykosił. Ma
Znajdujemy się teraz na polu, a w zasadzie na drodze. W drodze do kapusty. Muszę sobie ją podlać trochę, bo jak wiecie, no troszeczkę przyprażyło, bo ona niedawno dopiero była wsadzona. Na podwórku trochę ogarnąłem skład, także teraz lecimy, podlejemy. Później jeszcze zatankujemy beczkę, będzie na podlewanie warzyw za stodołą, a tutaj mój jęczmień, kurde, ale będzie flow. Luksus, już się wykusił. Dzisiaj rano tutaj byłem, no to zaczyna kwitnąć. Jest potencjał w klonie, powiem wam, jest potencjał. Po prostu zajebisty kolor. No i tak, tam u mnie pod górą żyto też, kurna, będzie coś z tego. Ziemniaki widać już po wamu wychodzą na wierzch, będzie trzeba je obradlić. No i te sianokosy, jak ja to mówię. Kiedy te sianokosy, no? Na dniach, po prostu na dniach. Mam trochę wody, nie wiem, ze 100 litrów może, ale wystarczy, bo więcej, po co więcej mi, jak tam jest raptem, nie wiem, 60 czy tam 80, no 80 kapust, jakoś tak. Ale nie wiem, czy tam chcę wjeżdżać, czy nie. Jechałbym prawej tak po gniotę, tak czy siak. Dobra. Jedziemy. Jedziemy sobie i podlejemy te kapuchy. No jedzie jakiś dawca. Dobra, a jak to wygląda? Wszystko ładnie stoi. Ziemniaczki już na wierzchu. Także trzeba podlewać. Także widzimy się za chwilę. Woda się leje, druga tura. Podleje, zleje po prostu te kapuchę. Tak musi być, kurna, zlana fez. Żeby później bigos był. Chociaż ja bigosu nie lubię niestety. Jeszcze przez prowizoryczne ogrodzenie trzeba przechodzić. Pułapka na dziki. No i tak to wygląda. No, troszeczkę ją podlejemy po prostu, żeby nabrała tej wilgoci. Damy jej ostro wody. I tak, tu będzie niedługo trzeba łączkę kosić też, ale powiem wam, że jak ten jęczmień się prezentuje, w tamtym roku takiego nie było. O, teraz to jest luks. Tłumiłem. Jest luks po prostu. No, dojechaliśmy na miejsce docelowe. Tutaj taki jest, nie wiem, taki zagłębienie jest przy lesie, no i stąd sobie weźmiemy trochę wody. Znaczy trochę, no te 1000 litrów, ten Mauser, nie? A tu jest taki oto sprzęcik, pompa. Taka do wody. Trochę gdzieś mi się tutaj korek przecieka. Bo woda, bo czuć paliwo. To będzie tak. Dobra. Tu mam ssący. Jeszcze mam dwie uszczeleczki do węży. Zobaczycie, jak maszyna chodzi, kurde. Nie ma co, nie ma to tamto. Trzeba ją zalać, wiadomo. Około, nie wiem, 5 do 8 metrów niby może cysnąć, ale
raczej tyle nie jest w stanie pociągnąć. No ale jak już zaciągnie, no to coś tam do 6 powinno dać radę. Tu trochę mam za ten wąż, troszeczkę za blisko go wziąłem, ciężko kręcić tym. Się skręca dziad. Dobra, mam jeden, teraz drugi. Można wziąć tutaj jako wąż, wąż strażacki można wziąć też, ale ja kupiłem taki, bo mi niepotrzebny wąż strażacki na taką odległość, ja tylko kupiłem specjalnie, żeby ją można było pompować tę wodę do beczki. Dobra, tutaj trzeba zalać, żeby zassała troszeczkę wody. Wiadomo, można ten, mam te pompy elektryczne, ale to już nie jest to samo co taka spalinowa, bo się po prostu podchodzi bach, ciach, ciach i nie trzeba przewodów rozciągać ani nic, a tak to tyle co się zaleje tutaj, wchodzi wody, to dosłownie nie ze 2 litry, nawet może nie. No i dobra. Śmiga. I co? I palimy maszynę. Pokaż, Stachu, co ty kurwa za sprzęta masz. Jeszcze trzeba tego Mausera otworzyć. Kurde, ten korek jest jakiś jebnięty. Żeby go nie można było odkręcić. Trochę syfu jest, ale dobra. I tak, on sanie, trochę mu gazu pali. Taka maszyna, kurwa, z pierwszego spali. Niech się podgrzeje. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, ale zaraz daję jej kurwa na obroty. Zaraz na obroty trzeba dawać. Nie mam telefonu przy sobie. Zobaczymy ile ten, ile będzie się jeszcze pompowała woda. Specjalnie sobie sprawdzę, ile się będzie pompować woda. Cały zbiornik. Jest godzina. A! Wypadł mi smog. Dobra, jest 19:10. Zobaczcie jakie jest ciśnienie, kurwa, jak ze szlał, popatrzcie. Tak się pompuje wodę. Elegancko. No i tak to się robi. Czy to oprysku? Nie jest jakaś tragiczna ta woda, wiadomo, na podlewanie. Może być. Tak naprawdę to więcej trwa to rozkładanie niż pompowanie tej wody do tego Mausera. No jest już prawie no 3/4 beczki.
minuty. Siątkę opuszczał. I co? I to by było na tyle. Taka szybka akcja, no. Taki to dzień. Trochę z kosiarki, trochę z jakichś tam podlewania kapusty i trochę z ładowania, spompowania wody. Dobra. Gites malina, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam Was Stachu z Stawiku w lesie. Yo!